przejścia polach minowych dokonuje się metodą wybuchową. Albo ładunkiem wydłużonym z materiałem plastycznym, albo termobarycznymi pociskami, które detonują na polu minowym lub nad polem minowym, powodując inicjację zapalników min, które są w gruncie. I w wyniku tego wybuchu powstaje przejście na długości około 100 metrów, 120 metrów przy przypadku termobaryki, o szerokości od 6 do 8 metrów. I wtedy wchodzą w to czołgi. Ale żeby czołgi mogły wejść w kolumnach, bo się pokonuje w kolumnach pole minowe, po pokonaniu pola minowego wozy idą w linię bojową i atakują pozycję obronne przeciwnika, to żeby można było pokonać to pole minowe w kolumnach, czołgi muszą być osłonięte. Nie tylko ogniem artylerii, które bije w pozycję armii rosyjskiej, uniemożliwiając prowadzenie ognia celowanego do czołgów w przejściu poluminowym.